Zakończyły się aktywne 2 tygodnie ferii w polickim MOK-u. Było zabawnie i twórczo, a różnorodność zajęć przyprawiała o prawdziwy zawrót głowy. Zajęcia plastyczne pod okiem Agnieszki Rozmus odbywały się w 2. tygodniu ferii zimowych. Pani Agnieszka na co dzień pracuje z utalentowaną młodzieżą, ale warsztaty feryjne były adresowane do młodszych dzieci w wieku od 7 lat. Wymyślając tematykę, instruktorka bazowała na filmach dla dzieci. Pod uwagę wzięła na przykład film Wajana. Dzieci bardzo chciały pracować na podstawie tego filmu, więc próbujemy wejść trochę w świat Wajany i przez cały tydzień sobie próbujemy robić różne sceny z jej otoczenia, z jej rzeczywistości, w której się poruszała, czyli tutaj mamy takie przestrzenne prace w formie makiet, w formie takich dioram, czyli praca z przestrzenią, reżyseria trochę przestrzeni. Dzieci mają taką fantazję niesamowitą, że nie trzymają się koniecznie scenariusza filmu, uzupełniają, interpretują tą rzeczywistość Wajany. Dzieci wykorzystywały w swych pracach przede wszystkim ekologiczne materiały. Wykonując swoje projekty, dobrze się bawiły i zaskakiwały swą instruktorkę. Zanim skończę mówić temat, to one już mają swoje pomysły, dzieci mają swoje wizje i już mają pomysł na swoją pracę, niekoniecznie się wcale trzymają moich wytycznych. Także kreatywność jest niesamowita i to, ja jestem zaskoczona, też się świetnie przy tym bawię. Wajana to komputerowo stworzona opowieść o odważnej nastolatce, która wyruszyła w niebezpieczną podróż. Wajana to jest film animowany. Miała ona 2 zwierzątka, świnkę i kurczaka. Pływali oni cały czas na łódce, bo jej tata nie pozwalał i sobie sami pływali według zasad. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach gry na brazylijskich instrumentach perkusyjnych. Tu mogły wyładować swą energię i zapoznać się z gatunkiem muzycznym. Dzieci mogą nauczyć się podstawowych technik na instrumentach perkusyjnych, te, które tutaj Państwo widzicie. Mamy możliwość grania na instrumentach podobnych do werbli, do dużych bębnów, które się nazywają surdo, do tamborimów, na których gramy pałeczkami, na grzechotach, które grzechoczą, tak? Na dzwonkach, które się nazywają agogo. Więc jakby cała paleta barw instrumentów perkusyjnych tutaj się dzieje. Perkusja to wymagający instrument, który angażuje dużo pracy, ale daje muzykowi wiele radości i satysfakcji. Gra na nim pomaga w koordynacji ruchowej oraz poprawia koncentrację. Bo lubię bębny, lubię grać na bębnach i mogę przychodzić z koleżanką. Podoba mi się, że mogę poznać nowe dźwięki, że mogę inną muzykę poznać. Mogę spędzić czas ze swoim tatą na przykład, z nowymi kolegami. Bardzo lubię muzykę. No i przychodzę tu dlatego, żeby poświęcić trochę czasu temu, co lubię. W MOK-u wraz z sambową orkiestrą perkusyjną można się uczyć grać w każdą środę. Co tydzień się spotykamy o godzinie 17, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Jeżeli mieliby chęć dołączyć z dziećmi, razem rodzice mogą też uczestniczyć w tych zajęciach i tak też się dzieje. Różnorodność zajęć spowodowała, że każde z nich mogło znaleźć coś ciekawego dla siebie i rozwijać swe talenty.